Przyjaźń to jest jednak, tak mi się wydaje, jest rzadko spotykany. Wielu może z nas osób mówi, że ma tylu przyjaciół, a tak naprawdę nie ma przyjaciół, nie? Po 20 latach, no jednego oddanego przyjaciela. 3 albo 4, jakbym policzył. I już, wystarczy. Kilku. Nie mam ich wielu. Mam przyjaciół, na których mogę polegać. Czy jest ich wielu? Dużo. Bardzo dużo. Jakbym liczył to w dziesiątkach, to nie jest ich wielu. Jest ich niewielu, ale są sprawdzeni. Real friends you have maybe 5. Ja mieszkam w Warszawie 22 lata, ale mam przyjaciele całe Polska. Mam bardzo dużo dobrych znajomych, z którymi się przyjaźnię, ale to są dwie zupełnie różne rzeczy. Polacy są naprawdę są otwarte ludzi, jak Bobosiek. Kocham was. Generalnie, nie was, chłopaki, uwaga. Ups. No właśnie, czym jest przyjaźń? Przyjaźń to jest dom. To jest takie miejsce, mówię o relacji międzyludzkiej, gdzie czuję się absolutnie bezpieczny. Przywiązanie i akceptacja. Osoba, która jest na dobre i na złe. Kiedy dzwonię, jeść. Bez interesu, za prawdziwe przyjaźń. Nie po to, żeby ci pożyczył 200, tylko po to, żeby chociażby wypluć parę emocji, które gdzieś masz w głowie niepoukładane. O z kogo rozmawiasz, jak masz problem? To przyjaciel jest do tego. Which I can call anytime, can see him anytime. My nie musimy z nim rozmawiać, my możemy z nim przebywać. We go somewhere for a trip and we don't talk about work. To jest taki jeden z częstych zarzutów żony, że dlaczego się z kimś spotykasz, przecież wy nie macie wspólnych tematów. No tak, ale czasami w towarzystwie tej osoby po prostu chcę pomilczeć. Jeżeli miałbym powiedzieć, czym jest przyjaźń, to tym, że ktoś jest. Jest największą wartością, jaką można zbudować. Myślę, że zdecydowanie ważniejszą i większą niż miłość. No dla mnie największym przyjacielem jest Sylwia, tak? Ktoś powie, że to jest miłość, ale dla mnie to też jest przyjaźń. Oczywiście, dziura, pierwsze przyjaciel, pamiętaj. Nienawidziliśmy się. Bardzo. Dlatego jesteśmy głupi. Kiedy masz ładna dziura, ja mówię, mam ładna dziura, oczywiście. Generalnie wszystkie dziewczyny polskie są ładne. No prawda jest taka dziwna, że po iluś tam latach nagle osoby, które się nienawidziły albo gdzieś tam sobie dokuczały, później się zaczynają dogadywać. Ty masz wszystko, po co szukamy inne? To przyjaciele, jeszcze dziura. Your wife? Is it a friend? First it was a friend, then it was a companion, and then it's a divorce. Jeszcze raz. Moje marzenie było, kiedy dziecko będzie miało 18 lat, idzie z synowy pić piwko razem, nie? O, i to było. Ja i jeden lewo, drugi prawo, nie? Siedzimy, tawerna, pijemy, bez żona, nie? To było po prostu wow. Nie wiem, dlaczego w Polsce jest taki dystans właśnie między często synem a ojcem. U mnie tego nie było, u mnie ta przyjaźń była ogromna. To było takie uzależnienie, że najbardziej szokujący był moment, w którym od pielęgniarki dostałem jego telefon, który był mu niepotrzebny w szpitalu i gdy spytałem pielęgniarki, po co mi daje ten telefon, to powiedziała, że jak będzie potrzebował tata, to zadzwoni do pana od nas. Przyjąłem to jako fakt, nie analizowałem. Dopiero po powrocie do domu w wieku 37 lat poczułem ogromną pustkę. Nie dlatego, że tata nie może do mnie zadzwonić, że ja nie mogę do taty zadzwonić. Dzwoniłem do niego przez całe życie. O dowolnej porze i zawsze odbierał, zawsze był. Ciekawą rzecz sobie uświadomiłem właśnie, że jeżeli ma się to szczęście i ma się wielkiego przyjaciela, to gdy się go straci, ten ból jest większy. To jest przykre, można przyjaźń stracić. Mam takie dwa doświadczenia, gdzie wydawało mi się, że mam osoby bardzo bliskie do grobowej deski i w dwóch akurat tych doświadczeniach ta przyjaźń runęła. No i tutaj rodzi się pytanie, czy dzisiejsze przyjaźnie nie są takimi samymi, czy nie wiem, za ileś lat nie powiem tego samego o tych przyjaźniach. Natomiast no czuję, że nie. Chyba nie umiałabym mieć pretensji do mojego prawdziwego przyjaciela, który w którymś momencie by mnie zawiódł. Mi się wydaje, że ludzie zawodzą nawet sami siebie i nie mają tego świadomości. Jak nie masz przyjaciela, ty jesteś winny, a nie inni ludzie. A tylko są takie ludzie, którzy mówią, nie, przyjaciele ja nie mam. Nie? Niedobre są. Ale siedź, patrz na lustro i zobacz, ty jesteś dobry, ty jesteś przygotowany, aby być przyjacielem.